Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku naszego vloga. Będzie to odcinek, na który czeka bardzo wielu z Was. Dostaliśmy dość sporo pytań w związku z medytacją. Pytaliście się, jak Kasia medytuje, dlaczego, co jej daje medytacja, czy lubi, czy poleca. Więc za chwileczkę po czołóweczce ja oddam mikrofon Kasi i wszystko Wam powie, co jej. Także zostańcie z nami. Zanim to jednak nastąpi, ja tylko dwa słowa odnośnie opóźnienia i dlaczego ten odcinek ma numer 72, a powinien mieć 78. Otóż kilka tygodni temu już zakręciliśmy odcinek o medytacji i on miał iść zaraz przed świętami, ale po komentarzach, które zobaczyliśmy po filmie, który wyemitowaliśmy w związku z tatuażami, zobaczyliśmy, że bardzo dużo emocji jest związanych z tym i bardzo wiele osób nam zarzuciło, że już odeszliśmy od kościoła, już zmieniliśmy wiarę i baliśmy się, że jeżeli teraz wyemitujemy odcinek z medytacją w świątyni buddyjskiej, to totalnie już pomyślicie, że zwariowaliśmy albo przeszliśmy na inną wiarę. Nic się z takiego nie stało, my po prostu pojechaliśmy na parking w nocy, który był przy świątyni buddyjskiej, to był jedyny płaski parking przy Maladze. No i tak się stało, że to była świątynia buddyjska, no więc wzięliśmy kamerę i poszliśmy do niej, zrobiliśmy zdjęcia, bo naprawdę ładny budynek. I ten materiał był połączony z odcinkiem o medytacji, który miał być właśnie zaraz przed świętami, ale no tak się nie stało, nie wyemitowaliśmy go. Tamten materiał poszedł do kosza, Kasia nakręciła to od nowa, a odcinek z świątynią pokażę Wam za kilka dni. Normalnie zrobię taki jeden ekstra odcinek vloga o tej świątyni, bo to jest ładny budynek, kurczę, i chciałbym, żebyście to zobaczyli. Ja byłem w szoku, że takie coś wybudowali w Maladze w Hiszpanii. Dobra, koniec mojego gadania, bo teraz posłuchacie co o Kasi. To, co Kasia ma do powiedzenia. Bajo, ja się żegnam. Tak, więc dość sporo z Was zastanawia się i pyta nas, czym jest medytacja, czy niesie ona jakieś zagrożenia, jak się praktykuje medytację. I dzisiaj w dzisiejszym odcinku, będzie to odcinek gadany, postaram się Wam troszeczkę odpowiedzieć na te pytania. Postaram się Wam opowiedzieć, jak ja praktykuję medytację i czym ona jest dla mnie. Chciałam na początku zaznaczyć, czy pamiętacie, że to jest tylko vlog i ta wiedza, którą się z Wami podzielę, będzie przede wszystkim w pigułce. Będę się starała jak najszybciej, najkrócej, jak najwięcej Wam przekazać. Co więcej, ja nie jestem też żadnym autorytetem. Nie jestem autorytetem w dziedzinie tego, co Kościół naucza i nie jestem też autorytetem w dziedzinie medytacji. Ja po prostu ją praktykuję i jakby odczuwam jej bardzo pozytywne skutki w moim życiu, dlatego o niej także mówię, bo chciałam, żeby jak najwięcej osób ją poznało i jak najwięcej osób jakby spróbowało i zobaczyło, czy dla tych osób, dla Was będzie to dobre. I właśnie tutaj chciałam zaznaczyć, że jeśli czujecie, że jest z tym coś nie tak, albo czujecie się niepewnie, albo czujecie, że to nie jest dla Was, po prostu tego nie róbcie. Natomiast jeśli w jakiś sposób, może w mojej historii odnajdziecie coś podobnego, a może Was to po prostu zaciekawi, chcecie spróbować, gorąco Was do tego zachęcam. Także myślę, że warto w tym temacie po prostu sprawdzić na własnej skórze, z czym to się je. Chcę Wam powiedzieć o tym, że jeśli jakby chcecie to praktykować, spróbować medytacji, ale samemu Wam to nie wychodzi, czy nie umiecie jakby się tego nauczyć, są miejsca, w których możecie się tego nauczyć. Więc są różne kółka medytacyjne. Jeśli należycie do kościoła katolickiego, są grupy, w których możecie nauczyć się medytacji stricte chrześcijańskiej. Gorąco zapraszam Was do jakiegoś kościoła, klasztoru jezuitów, bo to właśnie jezuici uczą i medytują w duchu ignacjańskim, świętego Ignacego Loyoli. Jeśli nie jesteście katolikami, jesteście niewierzący albo jesteście w jakiejś innej wiary i nie macie problemu ze zetknięciem się z inną wiarą, to zawsze możecie się także wybrać do świątyni buddyjskiej i tam nauczą Was, na pewno na początku będą uczyć najprostszej, najzwyklejszej medytacji bez żadnych jakichś wschodnich zaleciałości. Także ja byłam kiedyś w takim miejscu i tam nie ma nic drożnego, nic złego, nic związanego z jakąkolwiek duchowością, bo właśnie taka podstawowa medytacja, o czym zaraz Wam będę opowiadać, ona jakby, wydaje mi się, nie ma wiele wspólnego tak naprawdę z religiami, tak bym to ujęła. Ale o tym za chwilę. Ja nauczyłam się mojej medytacji z książki, ja nauczyłam się medytować za pomocą książki. Już Wam ją pokazuję. Jest to książka pod tytułem Siła medytacji 28 dni do szczęścia. Wygląda ona tak, ma taką okładkę.
Co więcej, medytacji można się nauczyć także z internetu, na YouTubie jest bardzo wiele nauczycieli, a także są specjalne aplikacje, bo dla każdego też, wydaje mi się, będzie inna medytacja dobra, dlatego możecie sobie próbować różnych medytacji i jakby różnymi sposobami się ich uczyć. Zanim jednak powiem Wam, czym dokładnie jest medytacja, jak ją praktykować, jakie są jej rodzaje, chciałam jeszcze powiedzieć parę słów na temat zagrożeń związanych z medytacją, a właściwie dlaczego ja się nie boję medytować. Więc moja historia jest taka, że ja zaczęłam medytować jakieś 5 lat temu, pierwszy raz, i od tej pory z większą lub mniejszą regularnością praktykuję tę medytację. Myślę więc, że jeśli coś by się miało mi złego stać, już bym zauważyła negatywne skutki tej medytacji, zauważyłby je Łukasz, moja rodzina albo moi przyjaciele. A nic takiego się nie stało. Co więcej, w tym czasie to się zbiegło jakby kilka różnych rzeczy, ale medytacja była tego częścią. Ja zaczęłam dostrzegać pewne prawa rządzące światem i życiem. Zaczęłam troszeczkę nad sobą pracować. Zaczęłam rozumieć, czym jest istota miłości. I to wszystko doprowadziło mnie do nawrócenia. Do tego, że poszłam na kurs Nowe Życie, wyruszyłam na pielgrzymkę do Santiago de Compostela, a także w końcu wyruszyłam w podróż. I to wszystko wciąż przybliża mnie coraz bardziej do Boga, do ludzi i do jakby istoty tej właśnie miłości. I ja wciąż medytuję, więc mi się wydaje, że no, że nie ma w tym nic złego po prostu. W tej medytacji podstawowej, którą ja praktykuję, nie odnajduję nic złego. Co więcej, mam jeszcze taki jeden jakby argument, bo kiedy mieszkaliśmy w Londynie, należeliśmy do parafii San Ignatianus, która była prowadzona przez polskich ojców jezuitów. Jeden z nich, ojciec Mateusz, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli to ogląda, prowadził takie kółko medytacyjne i spotykaliśmy się wspólnie, by medytować nad Pismem Świętym, by się modlić, ale częścią tych medytacji była ta medytacja podstawowa, o której zaraz Wam powiem. I wydaje mi się, że gdyby ona miała nieść jakieś zagrożenia duchowe, nie była ona by praktykowana w kościele. Tymczasem ona została jakby zaadoptowana na medytacje chrześcijańskie, i no, jakby z powodzeniem jest praktykowana i używana, także to jest jakiś kolejny argument. Wydaje mi się, że jeśli jesteście osobami wierzącymi w Boga, jesteście w kościele katolickim, byłabym ostrożna z medytacjami, które używają mantr, które używają niezrozumiałych słów i z jakimiś takimi bardzo skomplikowanymi praktykami. Natomiast to, o czym ja Wam powiem, to jest najprostsza medytacja z możliwych i nie wydaje mi się, że tam jest miejsce na coś złego. Jednak oczywiście w tym wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek, pewnego rodzaju ostrożność, badać siebie, swoje zachowania, jak to na Was wpływa, jak Wy się w tym wszystkim czujecie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. I ważna jest także intencja. Wydaje mi się, że jeśli chcecie, macie jakieś, wiecie, jeśli to jest Wasze ego, Wasza pycha, czy jakieś, wiecie, takie chęć po prostu kontroli myśli, przyciągania do siebie jakichś tam rzeczy, no to może być jakaś, to może być po prostu niedobre. Ale jeśli to robicie w imię jakby miłości, czy jakby uspokojenia siebie dla dobra innych, czy dla dobra samego siebie, albo jeśli robicie to po prostu, żeby właśnie się modlić, wydaje mi się, że w takim wypadku nic złego Wam się nie może stać. No dobra, ale po co właściwie medytować? Mam nadzieję, że tego nie zauważyliście i że tego mnie nie wiecie, ale ja jestem bardzo nerwowym człowiekiem. Bardzo szybko się wkurzam, bardzo łatwo wpadam w gniew, bardzo też przeżywam emocje, bardzo też przeżywam różne takie trudne sytuacje. I mam tendencję do tak zwanego overthinking, czyli do tego, że moje myśli się zapętlają, że w kółko i w kółko powtarzam ten sam problem, zastanawiam się nad nim, przeżywam go i tak naprawdę bardzo się przez to męczę. Mam też tendencję do depresji. Kiedy coś tam się złego działo w moim życiu, ja nie umiałam sobie radzić z tymi trudnymi zdarzeniami, z emocjami, właśnie popadałam w takie stany depresyjne, bardzo taki długotrwały smutek i no to wszystko były bardzo dla mnie trudne doświadczenia, które no miały jakiś tam negatywny wpływ na moje życie. Ja po prostu byłam, w skrócie, ogólnie byłam negatywną osobą.
punkt kulminacyjny tego wszystkiego był w Londynie, kiedy wyjechaliśmy tam z Łukaszem parę lat temu i kiedy znalazłam pracę, na której mi zależało, pracę w fajnym miejscu, ale ta praca była także trudna, ta rzeczywistość była całkiem inna i ja no, nie umiałam sobie z tymi emocjami poradzić, z tym wszystkim, co się wokół mnie działo i wtedy też postanowiłam spróbować medytacji. I w momencie, kiedy tę medytację praktykowałam już kilka tygodni, moje życie troszeczkę się uspokoiło, moje myśli się uspokoiły. Potrafiłam jakby zatrzymać się w tym momencie, kiedy zaczynam się zapętlać w głowie na jakieś tam rzeczy. Potrafiłam wyhamować, potrafiłam powiedzieć sobie stop, nie chcę o tym myśleć. I co więcej, zaczęłam lepiej sypiać, zaczęłam jakby szybciej usypiać. No i po prostu lepiej się ze sobą czuć, ze sobą samą. Dużo spokojniejsza byłam i czułam, że jakiś tam jakby mam na to wszystko ja wpływ, że to ja panuję nad moim życiem, a nie moje myśli. Jak to działa? Jak działa medytacja? Czym ona jest? Medytacja to po prostu nic innego jak taka praktyka, która ma nam pomóc skupić się na rzeczywistości, na chwili obecnej, ma pomóc nam wyjść z naszej głowy i zobaczyć świat takim, jakim on jest. Co to znaczy? Zastanawiacie się może. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem byłoby, gdybyście kilka razy w ciągu dnia zwrócili uwagę na to, co dzieje się w waszej głowie, na wasze myśli. Może część już z was to robiła i wie, o czym mówię, może część z was nie ma pojęcia, dlatego warto spróbować posłuchać tego głosu w naszej głowie. Bo tak, w naszej głowie jest taki głosik, który non-stop praktycznie gada. Gada. I on cały czas komentuje rzeczywistość, cały czas komentuje to, co się dzieje wokół nas. Często wraca do tego, co było i opowiada nam tą przeszłość, przeżywa tą przeszłość. Często też myśli o tym i często bardzo się zamartwia o to, co będzie w przyszłości. I to wszystko, ten głos w naszej głowie, on ma na nas bardzo duży wpływ. Na mnie przynajmniej miał. On potrafił we mnie wywołać różne stany emocjonalne, wpędzić w różne jakby uczucia, w poczucie czasami winy, w poczucie właśnie smutku i tak dalej. I właśnie medytacja ma nam pomóc w tym, by ten głosik jakby w głowie zatrzymać, by jakby zrobić w nim przerwę i żebyśmy mogli się skupić dookoła i pomyśleć, aha, to się dzieje w mojej głowie, to są tylko myśli, ale to nie jest rzeczywistość, tak nie wygląda prawda. To, co ten głosik gada, nie zawsze jest zgodne z prawdą. No dobra. Do rzeczy. Jak praktykować medytację? Otóż kluczem, jak we wszystkim, jest regularność. Najlepiej praktykować ją codziennie. Jak długo trwać powinna medytacja? Tutaj nie ma reguły. W książce, którą wam polecałam, zaleca się 20-minutową medytację i ja staram się tyle medytować. Natomiast ważne jest, żeby to po prostu robić, dlatego jeśli na początku jest wam trudno, jeśli jesteście z tym nieoswojeni, to nawet 5-minutowa medytacja już jest dobra. Tak naprawdę nawet minuta takiego uważnego oddechu, skupienia się na oddechu już może wam dać coś dobrego. Ważne jest to, żeby to robić w miarę regularnie. Tak jak wspominałam, medytacja polega na skupieniu się na chwili obecnej i te medytacje, które ja praktykuję, pomagają nam się skupić na chwili obecnej jakby trzema sposobami. Więc pierwsza to jest medytacja oddechu, kiedy skupiamy się na własnym oddechu. Druga to jest medytacja słuchowa, kiedy robimy dokładnie to samo, co w pierwszej medytacji, ale po prostu słuchamy dźwięki, które nas otaczają. A trzecia medytacja to jest medytacja skanowania ciała, kiedy to po kolei od stóp do głów jakby kierujemy naszą uwagę i staramy się dokładnie czuć, co dzieje się w naszym ciele, co dzieje się w naszych stopach, jak one się tam czują i jedziemy po kolei w górę. Ale dzisiaj będę wam mówić o medytacji oddechu, ponieważ to jest moja ulubiona medytacja i to jest medytacja, którą ja praktykuję najczęściej. Przechodzimy do konkretów. Moim uczniem będzie Łukasz i to właśnie on będzie wam prezentował, jak poprawnie medytować. Więc na początku można przybrać trzy pozycje medytacyjne. Pierwsza to pozycja leżenia na wznak. Taka. Tak. To jest moja ulubiona. Ręce wzdłuż ciała, wszystko wyluzowane. Można coś mieć pod głową, ale niekoniecznie. Chodzi o to, żeby ciało było wyprostowane i wyluzowane. Druga pozycja to taka, kiedy siedzimy na krześle i mamy wyprostowane plecy, a także wyprostowane nogi, znaczy mamy kolana zgięte pod kątem 90 stopni i nogi proste. Albo na sofie, ja kiedyś medytowałem siedząc normalnie na sofie. Tak, zwyczajnie, nie?
Dokładnie. Albo moja ulubiona pozycja, to pozycja po turecku. Bierzemy sobie poduszkę i wkładamy pod siebie. Ręce możemy położyć na kolana. Możemy też je położyć w taki sposób, zawinąć i trzymać je tutaj. Więc to już zależy od Was, jak Wam będzie wygodniej. Prostujemy plecki. Luzujemy całe ciało. Bierzemy 3 głębokie oddechy. One nas przygotowują do medytacji. 3. I od tej pory po prostu siedzimy i oddychamy, starając kierować się naszą uwagę tylko na oddech. A budzik? Ach, bardzo ważna rzecz. Jeszcze zanim zaczniemy ten cały proces, trzeba nastawić budzik, żebyśmy nie musieli sprawdzać co chwilę, która godzina. Czas start. Żeby po prostu nie myśleć, jak długo jeszcze mam medytować, o 15 minut budzik, wyrzucam. Telefon lepiej też wyciszyć, żeby nikt nie dzwonił, nie wibrował, żeby nie przychodziły żadne powiadomienia o SMS-ach i tak dalej. Tylko żeby po prostu budzik nam zadzwonił za 15 minut. Telefon z boku i jedziemy. Dokładnie. I w tym momencie myślimy tylko o oddechu. Aby na początku było nam prościej, możemy w myślach powtarzać sobie wdech i wydech. Możemy skupić się na jakiejś części jakby naszego właśnie oddechu, na przykład na gardle i starać się wyczuć, jak ten oddech tam się porusza przez gardło. Albo na czubkach tych dziurek nosa, jak tu wchodzi powietrze. Dokładnie. Wchodzi i wychodzi. I wychodzi, niewiarygodne. Wdech i wydech. Innym sposobem jest także liczenie po prostu swojego oddechu do 10 i po każdej 10 zaczynamy od nowa, bo to nie chodzi o ile, jakby nie chodzi o to, ile tego wykonaliśmy, tylko chodzi o sam proces, który nam pomaga skupić się na oddechu. Oczywiście w trakcie medytacji nasze myśli się będą rozpraszać, będą uciekać do innych światów, innych rzeczy, ale nie należy się tym martwić. Kluczem jest, by powracać spokojnie, na nowo, do oddechu. I nie zasnąć podczas medytacji. I tak po kilku do kilkunastu minutach kończymy medytację. Jeśli będziemy ją praktykować codziennie, po jakimś tygodniu przestanie to być dziwne dla nas, a po jakichś 2-3 tygodniach do 4 zaczniemy odczuwać jej pozytywne skutki. Jak się czujesz, Łukasz? O, cudownie. Po prostu mój umysł jest teraz oczyszczony i jestem gotowy do działania. Polecam medytację. Ostatnią rzeczą, jaką chcę Wam powiedzieć, kieruję do osób wierzących. Chciałam powiedzieć parę słów na temat medytacji chrześcijańskiej, na temat medytacji ignacjańskiej. Jest to medytacja, do której praktyki powróciłam niedawno i odkryłam, że jest to jakby najpiękniejsza dla mnie forma medytacji, ponieważ nie dość, że wycisza mój umysł, to zawsze zostawia mnie z jakąś bardzo fajną refleksją albo myślą. I ponieważ ja medytuję zazwyczaj rano, mój dzień jest troszeczkę lepszy, jakby dobrze go zaczynam. Jestem napełniona taką radością i jakąś taką Słowem Bożym po prostu, bo ta medytacja właśnie polega na medytowaniu nad Pismem Świętym. Wygląda ona tak, że przez pierwsze około 10 minut siadacie, medytujecie medytacją oddechu albo medytacją słuchową, skupiacie się na swoim oddechu albo na dźwiękach wokoło Was. Po 10 minutach bierzecie sobie jakiś fragment z Pisma Świętego. Ja mam taką książeczkę Ewangelia i właśnie codziennie czytam fragment Ewangelii, który jest tutaj podany. Jest tam także słowo komentarza. I właśnie kiedy przeczytam pierwszy, drugi, trzeci raz, wybieram sobie jakieś jedno słowo albo dwa słowa, które w jakiś sposób przykuwają moją uwagę. Potem czytam komentarz. Potem chwilę nad tym wszystkim jakby rozmyślam, staram sobie wyobrazić tą całą sytuację, rozmyślam na chwilę nad tymi dwoma słowami, które podkreśliłam. Czasami zadaję sobie jakieś pytania, na przykład co dla mnie to znaczy to słowo, albo jak ja mogę je realizować w moim życiu, albo co chce mi powiedzieć Bóg przez to słowo. I potem po takim przygotowaniu wracam na nowo do medytacji. Tylko w tej drugiej medytacji, kiedy zamykam oczy, staram się myśleć, zazwyczaj myślę właśnie nad tymi, ja zazwyczaj podkreślam sobie jakieś dwa słowa albo dwa fragmenty i wtedy w tej drugiej medytacji myślę nad tymi słowami, nad tymi fragmentami. Jestem z nimi, czasami o nich nie myślę, ale po prostu jakby one są moją taką intencją i zawsze coś się pojawia fajnego w mojej głowie, zawsze mam wrażenie, że Bóg do mnie kieruje bardzo fajne jakieś refleksje i słowa i ta medytacja przeradza się w modlitwę, także jest to bardzo, bardzo piękna modlitwa i piękna sprawa
dla człowieka wierzącego, także jeśli jesteście wierzący, gorąco Wam polecam taką medytację, którą właśnie nauczyłam się dzięki ojcu Mateuszowi. To wszystko na dzisiaj, to wszystko w temacie medytacji, co miałam Wam do przekazania. Oczywiście temat nie jest wyczerpany, więcej informacji znajdziecie w internecie, na YouTubie, w kościele i wszędzie tam, gdzie będziecie szukać. Jeśli Wam się podobało, proszę zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, jeśli macie jakieś refleksje, którymi chcielibyście się podzielić. A jeśli macie ochotę kupić książkę, o której wspominałam, linka zostawimy Wam na dole. To tyle, trzymajcie się.